Yo, witam was, opsi. Wiem, że wielu z was już posiada tą broń, ale na pewno są też tacy, którzy jej nie mają, a bardzo by chcieli mieć, a nie wiedzą jak to zrobić. Nie jest to żaden glitch, jest to po prostu taka możliwość od Rockstar. Po prostu dodał nam taką broń poprzez zdobywanie. Więc wystarczy tylko wojnę handlową. Jak się ukaże na sesji wojna handlowa i właśnie potrzebuje tej wojny z żółtym polem, nie tym zieloną, tylko z żółtym polem, właśnie tą, którą widzicie teraz na mapce, zaraz będzie pokazana taka żółta skrzynka. Ona nie zawsze się pokazuje w tym samym miejscu, w różnych częściach jest, więc wystarczy poczekać na tę wojnę i po prostu wtedy udać się w to miejsce i zdobyć paczkę. I w tej paczce po prostu znajduje się ta broń. To jest bardzo prosty sposób. Można wojnę handlową uruchomić. Minimum 3 osoby są potrzebne na sesję, aby taka wojna handlowa się nam pokazała. No jak widzicie, mam właśnie tutaj zaznaczoną, widzicie, żółtą skrzyneczkę. To jest właśnie ta skrzynka. I wystarczy ją zebrać, dowieźć do klubu nocnego i po prostu nasza broń, nowa broń zostaje nam otrzymana za free call. Tak to wygląda. I dlatego może jak ktoś jeszcze nie ma, to myślę, że sobie z tego skorzysta. Teraz, gdy już mamy tą paczkę, właśnie tą pierwszą, nieważne, nie musimy wykonywać tego nawet zadania do końca. Wystarczy wziąć tą żółtą na mapce paczkę, ten ładunek i go dowieźć. I zobaczcie, teraz właśnie ukazała nam się nowa broń. I to jest właśnie ona. I w taki oto sposób sobie możemy teraz postrzelać tą energią kinetyczną. Bardzo fajna broń, z bliskiej odległości naprawdę można się fajnie zabawić. Więc jeżeli ktoś z was jeszcze jej nie posiada, to zobaczcie jakie to jest proste, a na pewno może nam umilić czas gry. Zaraz zabawimy się na sesji i oczywiście zachęcam was, ponieważ bardzo warto. Chcemy wam jeszcze przypomnieć o jednej ważnej rzeczy, że u Opsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo!